I teraz czas na Holandię. Przy telefonie Andrzej Pawluszek, politolog, były sekretarz premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, dzień dobry państwu. Polak mieszkający i pracujący w Holandii. Kilka dni temu gruchnęła wieść po mieście zresztą i to nie jednym, że Holandia pierwszy raz od II wojny światowej wprowadza godzinę policyjną, a potem było tylko ciekawiej trzeci dzień zamieszek przeciwko restrykcjom covidowym w Amsterdamie i nie tylko. Jak była sytuacja i jakie są nastroje wśród Holendrów? Rzeczywiście sytuacja jest napięta i generalnie Holendrzy są zaskoczeni rozwojem tego wszystkiego, co się dzieje nie tylko w Amsterdamie, ale również w innych dużych miastach Niderlandów. Takie widoki jak palące się samochody, plądrowane sklepy, ataki na policję, armatki wodne to nie są obrazki, które się widzi w Niderlandach często, jak to szef Policyband, to jest taka organizacja policjantów niderlandzkich, powiedział kilka dni temu, że takich zamieszek nie było w Holandii od 40 lat. No jest to taka bezpośrednia konsekwencja wprowadzonej godziny policyjnej. Czyli Holandia przyjęła dość twardy lockdown, nie tylko większość sklepów jest zamkniętych, ale również wprowadzono godzinę policyjną od 21 do 4.30 rano nie można wychodzić z domu. Ale jak wygląda taka godzina policyjna? Bo my trochę od tych 30 paru lat w Polsce słuchamy o tym trochę jako historii o żelaznym niedźwiedziu. Czy jak, jeżeli pan wyjdzie po 9 wieczorem na zewnątrz, to od razu pana policja złapie i wlepi mandat, czy zawiezie na dołek, czy co z panem zrobi? Panie redaktorze, prawo przewiduje, bo godzina policyjna została przyjęta przez parlament ze względu na to, że rząd podał się do dymisji i pełni funkcję takiego tylko administracyjną, więc w zeszły czwartek parlament przegłosował wprowadzenie godziny policyjnej i sankcja wynosi 95 euro mandatu. Natomiast są pewne odstępstwa od konieczności płacenia. Jeżeli jest się pracownikiem, który ma zaświadczenie od pracodawcy, że jego tej osoby obecność poza domem jest uzasadniona, wówczas ten mandat nie zostanie wlepiony, a także jeżeli ktoś ma psa, można wychodzić z psem, ale prawo zostało przyjęte w sposób następujący, że można wychodzić tylko z własnym psem. Sąsiedzi psów sobie pożyczać nie mogą. Ale czyli to nie jest taka godzina policyjna jak w stanie wojennym, tylko da się z tym mniej więcej żyć. Znaczy, panie doktorze, ulice są puste. Ulice są puste, samochody nie jeżdżą, ludzie przestrzegają tej godziny policyjnej. Zresztą dzisiaj, przygotowując się do rozmowy z panem redaktorem, przyjrzałem statystyki, jak Holendrzy oceniają lockdown, jak Holendrzy oceniają wprowadzenie godziny policyjnej. No i ponad 70% Holendrów uważa, że godzina policyjna jest zasadna. Natomiast dużo mniej już uważa, że akurat kolejne obostrzenie, o którym nie mówiłem, a o którym chciałem wspomnieć, mianowicie możliwość goszczenia w domu tylko jednej osoby spoza ogniska domowego w ciągu 24 godzin, to tutaj Holendrzy już się buntują. Znaczy buntują się w tym sensie, że mimo jakoś jednak powszechnego poparcia dla tej godziny policyjnej, dla rządowej strategii walki z koronawirusem, bardzo wysokie 75% poparcie, to tutaj w tym punkcie uważają, że jest to chybione. Ale to jak to wyjaśnić, że w sondażach Holendrzy w dość dużej większości mówią tak, zgadzamy się z większością obostrzeń, może poza tym, który ogranicza liczbę osób odwiedzających, a z drugiej strony mamy największe od 40 lat zamieszki na ulicach miast Niderlandach. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, kto protestuje. Bo głównie protestuje, nie chciałbym zabrzmieć niepoprawnie polityczna, ale arabska młodzież. Nieprzypadkowo wczoraj, zresztą niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, w dzielnicy Osdorp,
czyli muzułmańskiej części Amsterdamu, również doszło do dużych zamieszek. Młodzież tam się zaczęła buntować, zaczęto odpalać fajerwerki. Również dzisiaj na kanał NOS holenderskiej telewizji publicznej szef policji, albo rzecznik, nie chcę Państwa prowadzić błąd, powiedział, że zdecydowana większość zatrzymanych zadymiarzy to są młodzi chłopcy do 25 lat. Tak więc to nie jest tak, że Holendrzy masowo protestują przeciwko tym obostrzeniom. No, Holendrzy generalnie są raczej spokojnym narodem i te obrazki, które widzimy w telewizji, o których słyszymy, o tych palących się samochodach i wybijanych szybach, one powodują duże odrzucenie społeczeństwa holenderskiego. To nie jest tak, że Holendrom oczywiście nie podobają się niektóre obostrzenia, o których już powiedziałem wcześniej, natomiast okradają sklepy, zadymiarze i nieletni przestępcy. Ale to jeżeli to jest tak, no już starajmy się opisać rzeczywistość taką, jaką ona jest, nie oglądając się na poprawność polityczną, jeżeli protestują przede wszystkim młodzież imigrantów z krajów arabskich, to dlaczego to robi? No robi to, bo jest niezintegrowana, czy robi to, bo to jest ta grupa, która najsilniej traci finansowo na lockdownie? Panie aktorze, raczej nie traci finansowo, ale to jest raczej, zadał pan dobre pytanie i dość głębokie, bo trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego francuska młodzież arabska na przedmieściach również pali samochody i również plądruje sklepy. No, to jest na pewno problem z modelem integracji. To jest niebezpieczne zero. Również partie antyimigranckie w Holandii, czyli PVV, Herta Wildersa i Forum for Democracy, Thierry Baudet, opowiadałem się, żeby wręcz wyprowadzić wąsko na ulicę. Znaczy, jak w tym momencie rozmawiam z panem redaktorem i mam przyjemność być słuchany przez Radio Słuchaczy, Radia Wnet, trwa w holenderskim parlamencie debata na wniosek właśnie PVV na temat tych obostrzeń, nawet nie obostrzeń, tylko tych wydarzeń w ostatnich dniach w Holandii. I tutaj podglądałem podczas rozmowy pana redaktora z panem redaktorem Terlikowskim informacje na kanale OS i właśnie minister sprawiedliwości Grapenhaus odpowiedział panu Wildersowi, że wojsko nie zostanie wyprowadzone na ulicę. To jest taka informacja, no, że tak się wyrażę, w ostatniej chwili. Że jednak już takich form obostrzeń czy takich obrazków nie będziemy z ulicy miast Holandii czy Niderlandów, mówiąc bardziej poprawnie, oglądać. To jeszcze pozostając w tym niezwykle trudnym dla mieszkańców Europy Zachodniej temacie, czyli temacie imigracji, bo tu trzeba stąpać jak po cienkim lodzie, żeby nie wyjść na osobę, która jest uprzedzona. Ale to jest, panie rektorze, to ja pozwoli pan, że wejdę panu słowo. Premier Rutte, premier praktycznie od 2010 roku, już 11 lat, zwany troszeczkę takim obrotowym Markiem, bo rządzi w różnych konfiguracjach, w różnych koalicjach, on do perfekcji opanował wykorzystywanie tych różnych antymigranckich nastrojów. W 2017 roku podczas wyborów parlamentarnych, gdzie Partia Wolności Herta Wildersa, czyli ta antyimigrantka partia, zaczęła rosnąć w sondażach, to premier wydał zakaz lądowania w Holandii ministra spraw zagranicznych Turcji. W tym momencie oczywiście część pozyskał tych głosów, część tych głosów antyimigranckich pozyskał premier Rutte. Teraz również jego stanowisko odnośnie tak zwanej praworządności w Polsce, on również gra na tych antyimigranckich nutach. W Niderlandach jest tak, że z jednej strony być może, czy na pewno jest silna partia antyimigrancka i to o tym ostrzu imigracji islamskiej, ale mieliśmy informację kilka tygodni temu o tym, że w 4, albo nawet 5 polskich sklepów spłonęło. Na początku myśleliśmy, że to jest tylko jakieś porachunki przedsiębiorców, gangsterów, ale kolejne przypadki kazały nam zadać pytanie, czy to przede wszystkim nie jest jakaś akcja przeciwko Polakom, z racji tego, że rządy w Warszawie i w Amsterdamie się kłócą. Czyli raczej nie. Znaczy tutaj wygląda to
tak, że no, rachunki turecko-kurdyjskie biznesowe, bo akurat właścicielami tych sklepów są tureccy Kurdowie, tak więc raczej tutaj takiej sytuacji nie ma. Zresztą Polska jest bardzo pozytywnie postrzegana w Niderlandach. To jest właśnie ciekawe, że pomimo tego, że nasz rząd z rządem holenderskim raczej ze sobą można powiedzieć, że się nie przepadają, a już o Timmermansie nie wspominam, to jednak proszę zwrócić uwagę, że od kilkunastu lat liczba Holendrów odwiedzających Polskę rośnie no prawie lawinowo. W zeszłym roku było to, znaczy nie w zeszłym roku, przepraszam, w 2019 roku było to już 500 000 Holendrów. Jest trzeci rynek przyjazdowy do Polski z krajów Europy Zachodniej. Więcej Holendrów tutaj przyjeżdża do Polski, do Krakowa, do Karpacza, do Zakopanego, do Warszawy niż Francuzów czy Hiszpanów. To tutaj może być tutaj nastawienie liberalnego czy centro prawicowego rządu w Hadze, w Amsterdamie do polskiego rządu niezbyt pozytywne, to jednak Holendry nie można tego przełożyć na postrzeganie Polski przez Holendrów. To jeszcze przyjeżdżają, chcą zwiedzać. Dwa pytania, dokończmy opis pandemii i obostrzeń w Holandii. Jak holenderska gospodarka radzi sobie z koronakryzysem? Znaczy nie najgorzej jest wsparcie dla przedsiębiorców, również dla branży turystycznej dość spore ze strony rządu niderlandzkiego. Oczywiście wszyscy narzekają, że te obostrzenia są zbyt duże. No to w Polsce również jest taka dyskusja, chociaż o niebo większe obostrzenia są w Niderlandach niż w Polsce. Gdy w Polsce trwa dyskusja nad luzowaniem obostrzeń w Niderlandach, zastanawiam się nad nie tylko nad przedłużeniem lockdownu, ale nawet nad jeszcze wydłużeniem godziny policyjnej. Tak więc tutaj no, kierunek jest inny. Gospodarka, bezrobocie nie rośnie. Oczywiście gospodarka nie rośnie tak szybko jak w latach ubiegłych, ale znaczy, nie ma jakiegoś specjalnie wielkiego kryzysu gospodarczego. Holandia jest bogatym krajem. Holandia może sobie pozwolić na dość odważne pakiety pomocowe. No, w zależności od obrotów firmy otrzymują dopłaty do pensji pracowników od 85 do prawie 100%. Tak więc to jest ogromne wsparcie. Tak więc tutaj no, holenderska gospodarka sobie radzi. I ostatnie pytanie o politykę. Jaka jest przyszłość Marka Rutte i jaka jest przyszłość holenderskiej sceny politycznej? Panie lektorze, to jest dobre pytanie, bo Rutte to jest taki magik. To jest, a patrząc na polityków światowych, to może go przyrównać chyba tylko obecnie do Benjamina Netanyahu, który przy różnych zawirowaniach zawsze jednak wychodzi na prostą. No, on rządzi od 2010 roku, przepraszam, w koalicji od populistów z Wildersem, później z socjaldemokratami Timmermansa i teraz z chadykami z CDA. Rząd upadł dwa tygodnie temu, ale tak naprawdę ten upadek rządu nie ma zbyt wielkiego znaczenia, bo i tak wybory się odbędą w marcu i dokładnie 17 marca i dzisiejszy Ipsos, ja nawet sobie specjalnie zapisałem wyniki, praktycznie ten sondaż daje takie same poparcie partiom politycznym jak 4 lata temu. Prawie takie same. No, na czele CVD premiera Rutego, na drugim miejscu PVV Hildersa i na trzecim miejscu CDA, czyli Habesia. Czyli można się spodziewać, że kolejnym premierem Niderlandów będzie Mark Rutte po raz czwarty. I to będzie kolejny 11, 12, 13, 15 rok. Ile to jeszcze może być? Mark Rutte będzie szefował rządowi Królestwa Niderlandów. Andrzej Pawluszek, Polak pracujący, mieszkający w Holandii, były sekretarz premiera Mateusza Morawieckiego, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu. I do usłyszenia.